wiemy, czy jest muzyczka, czy jestem na wizji, ale w każdym razie chyba już mogę zacząć mówić, skoro kamera się świeci i światełko widzę. Maksymilian Wysocki. Damian Diaz. Witamy Państwa po krótkiej przerwie w naszym studiu Obserwatora Finansowego. Z nami jest pan Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc będziemy na danych opierać wszystkie teraz tezy, które mamy. Postanowiliśmy sobie mówić o finansowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dlaczego? Między innymi dlatego, że kilka istotnych informacji na ten temat otrzymaliśmy w raporcie o stabilności systemu finansowego opracowanym przez Narodowy Bank Polski, przez inny departament, ale jednocześnie mamy taką publikację: Polacy zaczynają tonąć w długach. 7% wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych, a jednocześnie, jeśli mamy pod ręką grafikę właśnie z tego raportu o stabilności systemu finansowego, to jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to Polska jest na szarym końcu, gdzieś tam w tyle europejskim, w europejskiej statystyce. O tutaj mamy czerwony słupek. Polska, tylko Irlandia, która zresztą dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o gospodarkę, jest na końcu, ale Polska jest tuż przed ostatnią Irlandią z dużo, dużo mniejszą relacją kredytu dla firm do PKB niż Dania, której też dzisiaj trochę wspominaliśmy. No to chyba pierwsze pytanie, przepraszam Damian, że ci wejdę w słowo, ale samo się nasuwa, panie dyrektorze, czy to dobrze, czy źle, że polskie firmy nie są po korek zadłużone? Dobry ekonomista odpowiada, to zależy. Więc jakby z jednej strony oczywiście, że jakby niski poziom zadłużenia mierzony tutaj relacją kredytu dla przedsiębiorstw do PKB jest informacją dobrą, no bo to oznacza, że jakby ten nawis, ten ciężar spłaty zadłużenia dla polskich przedsiębiorstw nie jest taki duży. Z drugiej strony, jeżeli kredyt pełni funkcję, po pierwsze, finansującą bieżącą działalność, czyli pomagającą w operacyjnej działalności bieżącej. Z drugiej strony kredyt inwestycyjny pełni ważne funkcje dotyczące inwestycje dziś, to produkcja jutro, tak? Czyli pełni funkcje rozwojowe. No to z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest informacja niezbyt korzystna. Tutaj przykład Irlandii jest bardzo dobry, bo w Irlandii działa bardzo wiele korporacji międzynarodowych, które się kredytują, finansują na zewnątrz, poza Irlandią. Czyli to nie znaczy wcale, że te firmy działające w Irlandii nie działają na tak zwanym lewarze, bo one działają i to często na bardzo dużym lewarze, są bardzo mocno zadłużone, ale nie zadłużają się w irlandzkim sektorze bankowym. W związku z tym jakby suma czy masa tych udzielonych kredytów dla sektora przedsiębiorstw w Irlandii jest stosunkowo niewielka. Tak? Nieco podobną sytuację mamy w Polsce, no nie jesteśmy Irlandią, jesteśmy dużo większą gospodarką, natomiast jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w te globalne łańcuchy dostaw, globalne sieci dostaw. W związku z tym nasze przedsiębiorstwa mają dostęp do rynku międzynarodowego i duże przedsiębiorstwa polskie, największe polskie przedsiębiorstwa mogą finansować się poza Polską. Z naszych badań wynika, że połowa finansowania przedsiębiorstw przychodzi z zagranicy, bo albo to jest finansowanie u tak zwanej matki, czyli matka może swojej spółce, córce, która działa w Polsce, udzielić kredytu, może też jej dać depozyt, czy w inny sposób sfinansować działalność swojej filii działającej w Polsce. Największe polskie przedsiębiorstwa mają dostęp do rynku finansowego i mogą się zadłużyć na globalnym rynku, mogą wypuścić obligacje korporacyjne, mogą jakieś tam specjalistyczne emisje poprzez wyspecjalizowanych pośredników światowych wypuścić. One są wtedy niżej oprocentowane. Mogą wziąć kredyt po prostu w bankach strefy euro, czy w jenach, czy w dolarach, w zależności jakie mają pozycje walutowe do zabezpieczenia, i wtedy to finansowanie jest nieco tańsze i bardziej bezpieczne z punktu widzenia takiej firmy. Więc jakby wiemy, że tego kredytu jest mało, udzielanego przez polskie banki polskim przedsiębiorstwom, czy tam przedsiębiorstwom działającym w Polsce, ale jakby doliczyć te finansowanie zewnętrzne, no to już się jego robi troszeczkę więcej, a nawet byśmy powiedzieli, że sporo więcej. Oczywiście rozwijają się też pozakredytowe formy finansowania sektora przedsiębiorstw, bo mamy obligacje korporacyjne, mamy trochę różnego rodzaju papierów dłużnych, bardziej zaawansowanych. To jest oczywiście wszystko
jeszcze jakby w rozwoju, to jest taki rozwój stopniowy, stabilny, ale jakby mający coraz większe znaczenie, chociaż jak sobie popatrzymy w ogóle na europejski model finansowania, to on jest taki oparty na bankach. W Stanach Zjednoczonych czy w krajach anglosaskich dużo bardziej się korzysta z rynkowych form, czyli akcje, obligacje, różnego rodzaju papiery, które są jakby rynkowe i są potem przedmiotem handlu. W Europie, tej kontynentalnej, to jest bardziej oparte na mocnym, stabilnym sektorze bankowym, który jakby udziela kredytów sektorowi przedsiębiorstw. No i leasing tutaj, to jest oczywiście, to jest bardzo jakby ważna rzecz, no bo jak my badamy banki, znaczy banki są naszymi sprawozdawcami, znaczy Narodowy Bank Polski jakby wie wszystko o wszystkich bankach, no bo banki są, sprawozdają się do nas w okresach miesięcznych, kwartalnych, po to, żebyśmy jakby mogli wyliczyć, ile tego pieniądza w gospodarce w końcu jest, więc jakby my wszystko o wszystkich bankach wiemy. To brzmi dumnie, bo tylko w Obserwatorze Finansowym mogą Państwo usłyszeć ludzi, którzy wiedzą wszystko o wszystkich bankach. I ja mówię jakby z punktu widzenia statystyki, czy tak. Mówię o danych, tak? Oczywiście w perspektywie danych, tak? To tak zabrzmiało dwuznacznie, bo tak miało zabrzmieć. Natomiast rzeczywiście z perspektywy danych, no to widzimy, że banki kredytują firmy leasingowe, a firmy leasingowe udzielają jakby leasingów sektorowi przedsiębiorstw, czyli jest to jakby finansowanie sektora przedsiębiorstw nie poprzez kredyt bankowy udzielany bezpośrednio, tylko poprzez jakby leasing, który już kredytem nie jest, tak? No bo przypomnijmy, że jakby, że kredyt to jest to, co banki pożyczą sektorowi gospodarstw domowych, sektorowi przedsiębiorstw albo sektorowi rządowemu. To jest kredyt, to jest ten jakby pieniądz w sektorze bankowym. To, co jest już w obligacjach, to, co jest w akcjach, to, co jest w leasingu, to już jakby kredytem nie jest i to się jakby nie wlicza do tych oficjalnych miar pieniądza, natomiast pełni funkcje finansujące. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jakaś innowacyjna firma chciałaby wyposażyć kilka stanowisk dla swoich pracowników, na przykład projektantów, designerów, projektantów inżynieryjnych, w sensie takich w branżach technologicznych. To kiedyś by musiała kupić biuro, kupić stacje robocze po 50 tysięcy za sztukę, oprogramowanie, które jest dla tych projektantów przeznaczone i mnóstwo innych rzeczy i musiałaby to kupić, no więc być może finansowałaby to na przykład kredytem bankowym, tak? I miała to na swoim bilansie, który by się amortyzował w ciągu kilku lat jako środki trwałe. Dzisiaj może poprzez abonamenty, poprzez subskrypcje, poprzez różnego rodzaju chmurowe rozwiązania, po prostu nabyć usługę, która jest kosztem tej firmy, a nie jest zobowiązaniem o charakterze dłużnym, tak? Czyli dzisiejsze finansowanie sektora przedsiębiorstw wygląda trochę po prostu trochę inaczej niż to jest jakby w podręcznikach. Czyli nie trzeba wygenerować takiej masy kredytu, która była kiedyś potrzebna, żeby wyprodukować daną jednostkę produkcji, tylko można, korzystając z nowoczesnych rozwiązań, być może też poza Polską, no bo jak kupujemy program graficzny dla projektanta, no to kiedyś byśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych za licencję zapłacili roczną czy taką dożywotnią, a dzisiaj możemy sobie miesięczną ratę subskrypcji w chmurze kupić, która jest po prostu kosztem naszej bieżącej działalności. To jest dla firm wygodne, natomiast zmienia to ten jakby obraz, ten taki krajobraz nawet finansowania sektora przedsiębiorstw. A czy to nie jest tak, że przez to jeszcze więcej pieniędzy będzie wypływało z polskiej gospodarki na zewnątrz? No bo ten rynek coraz bardziej się konsoliduje, jeśli chodzi o usługi cyfrowe, a one stają się coraz większą częścią, rozumiem, wydatków przedsiębiorstw. I w tej sytuacji te pieniądze będą cały czas szły do tych wielkich potentatów, którzy też skupują, prawda, mniejsze startupy czy firmy, które już osiągnęły pewien sukces. Czy widać tutaj jakiś wypływ większy tych pieniędzy właśnie w tym kierunku? Znowu odpowiedź jest i tak, i nie. To znaczy tak, że z jednej strony rzeczywiście ta branża technologiczna się konsoliduje i duzi przejmują małych albo finansują poprzez tam aniołów biznesu, czy wchodzą w startupy, które następnie nabywają i to rzeczywiście ten proces jakby postępuje. Natomiast jak popatrzymy per saldo taki, co napływa, co wypływa z polskiej gospodarki, no to my jesteśmy po tej drugiej, po tej dobrej, po tej bezpiecznej stronie, bo więcej pieniądza do polskiej gospodarki napływa.
w rachunku obrotów bieżących po stronie usługowej, czyli to jest ta druga noga tego, czym zajmuje się Departament Statystyki, czyli bilans płatniczy, widzimy, że mamy strukturalne, trwałe nadwyżki w handlu usługami. To znaczy więcej eksportujemy usług z Polski niż importujemy, tak? Czyli pomimo tego, że musimy kupić, no nie będę wymieniał tutaj nazw konkretnych produktów, ale musimy kupić te zaawansowane oprogramowanie, bo nie ma wyjścia. I tak byśmy je kupili, tylko być może inaczej finansują. Dzisiaj je finansujemy poprzez miesięczne raty na przykład i subskrypcje, i chmury, i różne tego typu rzeczy. No to nasze przedsiębiorstwa, i to są często rodzime przedsiębiorstwa lub zakładane też przez przedsiębiorstwa zagraniczne, są w stanie tworzyć nadwyżki, to znaczy mieć więcej, eksportować usług niż importować w bardzo zaawansowanych branżach, czyli w IT, w usługach finansowych, w doradztwie, w konsultingu, w projektowaniu, i to jest jakby taka rzecz, która nie pojawiła się nagle w związku tam, nie wiem, ze spowolnieniem w Europie Zachodniej czy z jakimiś koniunkturalnymi rzeczami. To jest trwała, strukturalna nadwyżka w rachunku usług. Również mamy ją w usługach transportowych, w usługach budowlanych. No to jest jakby charakter polskiej gospodarki, że my wysyłamy pracowników na zewnątrz, oni tam świadczą, na zewnątrz Polski, tak? Oni tam świadczą usługi, w związku z tym pojawiają się nadwyżki, ale pieniądz do Polski napływa. Ale mamy też te usługi, które są tutaj rodzimie świadczone w Polsce przez polskich pracowników w polskich firmach, często w jakichś dużych grupach kapitałowych, i one powodują, że per saldo pieniądz do Polski napływa. My to wszystko widzimy w takiej pozycji aktywa zagraniczne netto sektora bankowego, gdzie jak w soczewce skupiają się właśnie te wszystkie czynniki, które mówią, ile pieniądza wypływa z kraju, a ile napływa. No i w ostatnim kilku latach to jest pozycja silnie dodatnia, wspierająca jakby podaż pieniądza w kraju, czyli jakby napływ pieniądza do kraju. Ja używam, bo mam przyjemność prowadzić prezentację na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, używam takiej analogii, że w dawnych czasach, jak był system waluty złotej i stałe kursy walutowe, to żeby utrzymać dany kurs przy nierównowadze w obrotach towarowych, banki centralne ówczesne, czyli 150 lat temu, musiały wymieniać się rezerwami złota, czyli żeby utrzymać kurs, no to jeden bank drugiemu musiał przekazać złoto, po prostu statek musiał przypłynąć. No dzisiaj mamy system elektroniczny i te właśnie pozycje, które świadczą o relacjach z zagranicą, no to są analogiem tych statków pływających ze złotem. Tak? I nie mówię o tym zakupach oczywiście złota przez NBP, bo to jest zupełnie jakby inna sprawa, bo są operacje na rezerwach, które są jakby naszą tutaj wspólną własnością, natomiast jakby ten napływ tego w cudzysłowie złota do kraju, czyli tych dewiz, tych walut wynikających z nadwyżek w handlu towarami i usługami, i też, że chętnie przedsiębiorstwa zagraniczne inwestują w Polsce, objawia się tym, że ta właśnie pozycja aktywa zagraniczne netto jest stale dodatna. My dzisiaj bardzo dużo mówimy, przepraszam, że cały czas, ale o Europie, o jej gospodarczej przyszłości, troszeczkę w związku z tym, że mamy dzisiaj początek Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Tak sobie zastanawiam się, czy Europa może być dalej, czy może być w ogóle gospodarczym mistrzem świata dalej, no bo wciąż jest chyba największą gospodarką, biorąc całą Unię Europejską, jeśli tak byśmy to mieli rozpatrywać. Czy poszczególne gospodarki mogą utrzymać swoją konkurencyjność i dalej być tak mocne jak do tej pory? Ale z tego, co pan powiedział, o tych stałych elementach naszego eksportu usług, że one cały czas generują nadwyżkę. To chyba jest kluczowy argument w ogóle w rozumieniu tego, co tak naprawdę w Unii Europejskiej jest najważniejsze, czyli po prostu wspólny rynek. I tak naprawdę to jest chyba największa korzyść dla polskiej gospodarki, mimo że w debacie na temat w ogóle Unii Europejskiej, jej przyszłości, jej kształtu bardzo rzadko się pojawia, a no, nie mówimy tak bardzo dużo o samym rynku, prawda, wspólnym. Jak pan to widzi na podstawie właśnie tych danych, o których mówimy? Czy po prostu Polsce opłaca się być w Unii przede wszystkim nie dlatego, że są fundusze jakieś okazyjne, powiedzmy też dodatkowe, takie jak tam KPO czy coś, nie ze względu na różne polityki, tylko przede wszystkim na to, że dzięki dostępowi do wspólnego rynku, dzięki tym czterem swobodom unijnym, jesteśmy w stanie po prostu cały czas ten nasz sektor usług, nasz sektor usług po prostu napędza naszą gospodarkę. No nie tylko sektor usług, bo również sektor towarów, tak? No bo jesteśmy bardzo mocnym producentem w wybranych gałęziach związanych z przemysłem przetwórczym, tak? Jesteśmy największym producentem RTV i AGD
w Europie, tak? Jesteśmy eksporterem nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również poza kraje Unii Europejskiej. Oczywiście często odbywa się to pod brandami zagranicznymi, to znaczy, że no nie mamy swoich marek, więc jakby jesteśmy no producentem, przetwórcą i funkcjonujemy w ramach tych globalnych sieci produkcyjnych, ale jakby per saldo dla polskiej gospodarki tworzy to wartość dodaną i tworzy te jakby nadwyżki, czyli nie tylko w usługach, ale również w towarach. No i oczywiście wracając jakby do pytania, no Unia Europejska ma wiele wymiarów, jest no projektem też politycznym, ale też ekonomicznym. I oczywiście jeśli chodzi o ten wymiar ekonomiczny i finansowy, no to obecność Polski w Unii Europejskiej jest jakby sukcesem i to takim jakby wieloletnim, niezależnie od wahań koniunkturalnych, bo Polska z każdego kryzysu, zwłaszcza kryzysu w strefie euro, wychodzi wzmocniona. To znaczy ten proces konwergencji, czyli jak szybko my ich gonimy, jakby zależy od tego, no po pierwsze, jak my idziemy, po drugie, jak oni nam uciekają. Oni nam uciekają coraz wolniej, a my ich gonimy coraz szybciej i z każdego kryzysu wychodzimy wzmocnieni. Często słyszymy teraz o tych relacjach tam PKB per capita, że już tam kogoś przeganiamy, to oczywiście jest bardzo fajne i cenne i pewnie jakbyśmy się 20 lat temu zastanawiali, to nie powiedzielibyśmy, że ta konwergencja, to doganianie nastąpi tak szybko, ale jak rzeczywiście by popatrzeć na dane ekonomiczne i finansowe, no to z punktu widzenia tego, jak sobie polskie przedsiębiorstwa radzą w Unii Europejskiej, jak potrafią korzystać z tego wspólnego rynku, jak potrafią też produkować towary, które ostatecznie lądują poza Unią Europejską, bo choćby produkty polskiego sektora samochodowego, to jest też często eksport poza Unię Europejską i różnego rodzaju elektrotechniczne i elektromaszynowe przemysły jakby eksportują poza Unię, czyli jakby nie tylko, że my się na tym bogacimy i korzystamy, ale też jakby korzysta Unia Europejska jako całość, tak? Więc tutaj ja bym to ocenił jako z punktu widzenia właśnie danych makroekonomicznych, jako czynnik jakby korzystny i taki no długookresowo korzystny. Na ten temat, jakie z tego jeszcze wnioski płyną, pewnie porozmawiamy z profesorem Tomaszem Grosse, europeistą, politologiem, który będzie gościem po tej rozmowie właśnie. Bym chciał, jeżeli pozwolisz, oczywiście, wrócić na moment też do tego zadłużenia, inwestowania, pozyskiwania kapitału. Na portalu na przykład, na portalu bankier.pl redaktor Jacek Misztal pisze: New Connect zatonął, żyjemy nostalgią za niespodziewaną covidową hossą. Od 2 lat GPW panują raczej dobre nastroje. O Grunwaldzie nikt już nie pamięta. WIG20 w maju notował poziomy najwyższe od 6 lat. New Connect popada jednak w zapomnienie. Inwestorów ubywa, a NC Index to tylko cień covidowej potęgi. No i to jest właśnie tak. New Connect jest pewną ścieżką też pozyskiwania kapitału, zwłaszcza dla firm innowacyjnych, technologicznych. To chyba jednak nie jest zbyt dobry sygnał. Także, Parkiet też to dzisiaj zauważa. Tak, jeżeli chodzi o rozwój, tak, o to, że firmy jednak chcą w siebie inwestować. Czy te problemy właśnie typu właśnie New Connect, który gdzieś tam siada, to jest jakiś znaczący sygnał, jeżeli chodzi o kondycję polskich przedsiębiorstw? To skomplikowane, no bo trzeba by zacząć jakby od początku, to znaczy powiedzieć jakby, jakie są generalne problemy polskiego rynku kapitałowego, tak? No bo mamy jakby rozwinięty rynek bankowy i bezpieczny i stabilny. Znaczy rynek kapitałowy, tak mówię, że to przede wszystkim podatek Belki jest problemem rynku kapitałowego. No jest, wydaje mi się, wiele problemów jakby rynku kapitałowego, no bo rynek kapitałowy potrzebuje jakby stałego napływu kapitału, który by mógł ten rynek jakby wzmacniać, no bo na samych wzrostach cen się daleko nie zajedzie, no bo jak najpierw silnie wzrosną, to potem równie silnie albo jeszcze mocniej spadną i potrzeba jakby transferu oszczędności, czy gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw, czy innych sektorów, który będzie kierowany właśnie na rynek kapitałowy. I z tym jest w Polsce taki strukturalny problem, no bo one raz się pojawiają, potem znikają. Jak badamy gospodarstwa domowe i próbujemy jakieś takie makroproporcje, makrorelacje sobie określić, no to widzimy, że polskie gospodarstwa domowe inwestują bardzo ostrożnie, tak? To znaczy większość swoich środków trzymają na rachunkach bankowych. Jak było niskie oprocentowanie lokat, to w ogóle trzymały na rachunkach bieżących. Jak to oprocentowanie lokat wzrosło, no to oczywiście był transfer, ja to mówiłem, że jest
prawo Kopernika obecnego czasu, to znaczy pieniądz dłuższy wypiera pieniądz krótszy, to znaczy, że te lokaty o pewnym tam niezerowym terminie zapadalności zastąpiły te środki trzymane na rachunkach bankowych. W tej chwili już jakby tego nie ma, no bo stopy procentowe nie rosną, a oprocentowanie lokat w bankach się ustabilizowało, no ale widzimy, że Polacy inwestują ostrożnie. Ci, którzy mają duże nadwyżki finansowe, inwestują w nieruchomości, to jakby wiemy, że to jest taka specyfika, charakterystyka polskiej klasy średniej i że inwestuje się po prostu w nieruchomości, też jakby to badamy i mamy na ten temat dane, natomiast jakby część oczywiście gospodarstw domowych czy tych takiego sektora mieszanego, bo jak ktoś jest jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, to tak trudno go rozróżnić, na ile on inwestuje jako przedsiębiorca, a na ile jako gospodarstwo domowe, no bo to jest jeden dochód, jeden zysk, jeden pieniądz, tak, który on posiada, nie mając jakby osobowości prawnej. I oczywiście inwestują trochę w obligacje skarbowe, trochę w fundusze inwestycyjne. Widzimy, że w każdym miesiącu ten strumień tych oszczędności czy tych dochodów się, że tak powiem, poza ten pieniądz tradycyjny bankowy przemieszcza, natomiast nie są to kwoty znaczące. Tak? Na przykład w ostatnim roku Polacy większość swoich oszczędności ulokowali jednak w bankach, a gdzieś tam tylko powiedzmy jedną tam trzecią czy niecałą połowę w pozostałych innych formach oszczędności. I tutaj rynek kapitałowy jest na ostatnim miejscu. Tak? Więc jeżeli nie będzie tego strumienia w formie też takich instytucjonalnych form oszczędzania, czyli kiedyś OFE, teraz PPK, różnego rodzaju trzeciofilarowe rozwiązania ubezpieczeniowe, no to jeżeli ten rynek nie będzie zasilany tymi pieniędzmi w sposób stały, no to też nie będzie miał się z czego rozwijać. Czy to jest problem dla sektora przedsiębiorstw? Niekoniecznie, bo jeżeli mamy inną strukturę finansowania i nasi nadwyżkowcy, tak, czyli osoby z klasy średniej, osoby bogate, które mają nadwyżki finansowe, trzymają je w trochę bardziej bezpiecznych środkach, oni również mogą inwestować w bardziej ryzykowne formy lokowania kapitału, jak startupy, jak przedsiębiorstwa innowacyjne. Niekoniecznie musi to iść przez rynek typowo giełdowy, czy jakiś tam pozagiełdowy, ale mający charakter takiego właśnie jak New Connect over the counter. Tak? Natomiast, mówię, to potrzeba jakby pewnych takich systemowych zachęt, bodźców, no bo ekonomia jest o bodźcach tak naprawdę. Ludzie działają pod wpływem bodźców. Jeżeli tych bodźców nie ma, no to nie działają. Jak patrzymy na doświadczenia krajów, zwłaszcza anglosaskich, tak, no to tam jest normalne, że klasa średnia przechowuje dużą część swoich oszczędności na rynku kapitałowym. Po prostu ludzie kupują akcje, ale nie po to, żeby agresywnie spekulować i handlować z trzęsącymi się rękami na pięciominutówkach, tylko po prostu trzymać. Kupują blue chipy, kupują jakieś tam, pogłębiają wiedzę też w ten sposób na temat gospodarki. Czyli to jest też kwestia trochę edukacji ekonomicznej, tak? W Europie tego jest dużo mniej, chociaż edukacja ekonomiczna jest na wyższym poziomie pewnie niż w Polsce, znaczy stopień wyedukowania społeczeństwa jest pewnie trochę wyższy niż w Polsce, co wynika z historii dłuższej. Natomiast nadal to finansowanie jest niższe niż w Stanach Zjednoczonych, czy choćby w Wielkiej Brytanii, Australii, czy Kanadzie. Natomiast w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, jest jeszcze niższe. Tak? No tu mamy krótkie doświadczenia. Te doświadczenia są, że tak powiem, umiarkowane. W związku z tym nie ma tego właśnie bodźca, który by zachęcał, który by pokazywał, że długoterminowo zarobisz. Ja mam jeszcze parę pytań, ale Damian, twoja kolej. Polacy zaczynają tonąć w długach, bo już wywołałem ten tytuł, więc to trzeba... No właśnie, chciałem zapytać, czy to prawda, czy przesada? Nie, to nieprawda. No media lubią krzykliwe tytuły i takie mocne tezy, no bo rozumiem, że po to, żeby to czytać, tak? To jest ta perspektywa, która ma przyciągnąć czytelnika i zmusić go niejako do przeczytania tego, co jest tym mniejszym drukiem. Nie czytałem tego artykułu, więc mogę powiedzieć parę słów na 7% wzrost, tak, ale pan ma dostęp do danych jeszcze bardziej... Tak. Ja tak trochę żartem, a trochę serio, tak, że to po prostu... Nie, na razie zupełnie serio. To nie jest prawda, jakby stopień zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce na tle też Unii Europejskiej i na tle jakby światowym jest stosunkowo niski. Mieliśmy nawet okres, w którym
zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym spadało, czyli była taka forma delewarowania. To zawsze jest dla gospodarki przykre, jak coś spada, tak jak deflacja. Jak spadają ceny, no to z jednej strony, prawda, tak nie zastanawiając się, moglibyśmy powiedzieć, że jest dobrze, no bo spadają ceny. No wcale nie jest dobrze. Deflacja jest też zjawiskiem dla gospodarki niekorzystnym. Jak spada zadłużenie, czyli spada jakby kredyty, łączne kredyty w gospodarce, no to też ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, jesteśmy mniej zadłużeni. No wcale to nie jest dobrze, no bo to oznacza, że strumień kierowany na spłaty kredytów jest większy niż ten, który jest kierowany na inne cele, tak? I tutaj jakby rzeczywiście, jak popatrzymy na te różne kategorie kredytów, kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, no to widzimy, że w tych kategoriach mamy wzrost, ale to jest wzrost powolny i od bardzo niskiej podstawy. Jak sobie popatrzymy na relacje właśnie kredytu do dochodów, czy kredytu do PKB i odniesiemy to do jakichś tam odpowiednich baz porównawczych, no to jest ciągle na niskim i bezpiecznym poziomie. Jeżeli rośnie, to rośnie wolno i nie wiem, skąd ma tutaj gazeta te dane, ale chętnie się zapoznam. To są te roczne, prawda? Chodzi o tutaj, że 7% wzrost zadłużenia gospodarstw domowych. No to sobie odnieśmy to do skali wzrostu dochodów gospodarstw domowych, tak? No bo jeżeli mówimy o masie całej kredytów, tak? Jak one tam nam ciążą, no to zobaczmy też, co nam jakby pomaga w zaciąganiu czy w spłacie tych kredytów, tak? Jakby dochody w gospodarstwach domowych wzrosły nominalnie podejrzewam więcej niż 7% w ciągu ostatniego roku, więc jakby odpowiednią bazę porównawczą wybrać, to jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, to na pewno. No właśnie, tak. Prawda? A mamy jeszcze dochody z własności, czyli to, co zyskujemy prowadząc firmy, mamy dochody z aktywów, czyli z nieruchomości, z innych jakby form. Innych form aktywów, które są w posiadaniu gospodarstw domowych, więc jak to makroekonomicznie sobie podsumujemy, no to spokojnie. Ja nie sądzę, żeby to oznaczało, że stopień zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce wzrasta. Wręcz przeciwnie bym powiedział, raczej nie wzrasta. To ja do pana dyrektora mam jeszcze jedno pytanie, bo na tyle nam chyba starczy czasu. A jeżeli spojrzymy na problem przekierowania pieniędzy, oszczędności Polaków, żeby one pracowały też jako kolejne źródło kapitału dla rozwoju firm typu New Connect, giełda i inne rozwiązania. A jak bardzo dobrym pomysłem jest ten najbardziej utarty właśnie, że jeżeli mamy duże nadwyżki, to zainwestujmy w nieruchomości. Czy faktycznie na nieruchomościach nadal najlepiej można zarobić? Czy dają najlepszą stopę zwrotu? No znowu trzeba pewnie powiedzieć, to zależy, ale taka teza, którą staramy się przekazywać chyba też trochę jako bank centralny, to jest taka, że nie zawsze na nieruchomościach można zarobić, że na nieruchomościach również można stracić. Jak popatrzymy na demografię, no nie tylko w Polsce, albo jakby w całej Europie, i na to, że ten zasób mieszkaniowy już jest na stosunkowo wysokim poziomie w Polsce, no bo my byliśmy takim krajem, który miał deficyt mieszkań, tak? Jak popatrzymy tam na liczbę mieszkań w przeliczeniu na obywatela, czy metraż tych obiektów, no to i jakość tego zasobu mieszkaniowego i ilość tego zasobu z powodów historycznych była po prostu niska. W tej chwili już osiągamy, no może nie średnią unijną, ale gdzieś tam dobijamy do tych takich unijnych średniaków. Wchodzi jakiś proces dziedziczenia, to znaczy, że te młode pokolenia, te Zetki już niekoniecznie muszą kupić mieszkanie, bo po prostu mogą odziedziczyć. Każdy nowy rocznik wchodzący na rynek pracy jest mniej liczny niż ten, który go opuszcza. Czyli w pewnym momencie gdzieś tam jakieś nadwyżki się będą pojawiać. No widzimy to na rynku pracy, że jest brak rąk do pracy. No musimy to uzupełniać, w sensie sektor przedsiębiorstw musi to uzupełniać importem siły roboczej, co też jest pewną nowością w kraju takim jak Polska, gdzie głównie emigracja była takim zjawiskiem, prawda, od kilkuset lat funkcjonującym. My zasilaliśmy inne rynki pracy. Ale czy chce pan dyrektor powiedzieć, że ceny nieruchomości w końcu się ustabilizują, bo nie, już to się ja gdzieś tam równa, przestaną tak gonić? Chcę powiedzieć, że jest wiele czynników, które jakby w różne strony przemawiają, tak? Bo z jednej strony badania pokazują światowe, że poziom cen nieruchomości jest skorelowany z dochodem per capita, czyli im jesteśmy bogatsi, tym nieruchomości są droższe, tak? No i to by przemawiało, że jak się będziemy tak mocno bogacić, o czym mówimy, że te wyniki gospodarcze są dobre i będą dobre, no to by przemawiało, że może jednak będą rosnąć. Ale z drugiej strony jest jakby szereg czynników, w tym jakby ta demografia i jakby szereg jeszcze innych jakby choćby sposobów użytkowania mieszkań
i tego też, że być może te młodsze pokolenia, które będą coraz ważniejsze, będą inaczej gromadziły w inny sposób swoje nadwyżki finansowe, inaczej je pożytkowały, a nie tylko na nieruchomości, no to tutaj już pojawia się jakby szereg wątpliwości i też no, z banku centralnego nie może taka informacja wychodzić, że proszę inwestować w nieruchomości, bo na tym zawsze można zarobić. Nie, wręcz przeciwnie, my powinniśmy powiedzieć, bądźcie ostrożni, każdy swoją sytuację zważy dobrze, weźmie pod uwagę wszystkie za i przeciw, długookresowo przede wszystkim, jeżeli uzna, że to jest inwestycja warta zachodu, no to proszę bardzo inwestować, zwłaszcza jeżeli to jest ze środków własnych. No i widzimy, na tym świecie nie ma żadnej bezpiecznej inwestycji. Oczywiście tak, oczywiście, że tak. To im jakby 100% większy potencjalny zysk, tym jest też większe ryzyko i to nie jest tak, że rynek nieruchomości jest pozbawiony ryzyka, w szczególności nieruchomości mieszkaniowych. Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do kolejnych rozmów. Dziękuję. Już od 100 lat na stałe jest z nami. Złoty. Polska waluta. Symbol niezależności, siły i przedsiębiorczości Polaków. Przez ten czas złoty napędza gospodarkę. Wspiera budowę Polski. Pobudza rozwój kultury, nauki i sztuki. Łączy kolejne pokolenia. To świadek naszej bogatej historii. Zawsze symbol suwerenności i państwowości. Tak jak 100 lat temu, złoty kształtuje naszą przyszłość. W dzisiejszych czasach daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Dla każdego z nas to pewność, przewidywalność i sprawczość. Bądźmy dumni ze złotego. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.